witam Państwa niezwykle serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody. Tym razem znajdujemy się w Śląskim Parku, gdzie odbywa się już 125. wystawa kwiatów i ogrodów. I ten termin ogrody jest jak najbardziej właściwy, bo zdecydowałem się tą relację przekazać Państwu z jednego z tych ogrodów, które zostały tutaj zaproponowane przez architektów krajobrazu. Po to, by każdy zwiedzający mógł coś podpatrzeć dla siebie i wprowadzić, czy to ze względu na układ tak zwanej martwej natury, czy konkretne gatunki roślin. Proszę zwrócić uwagę na tą elegancję w założeniu martwej natury. Szlachetny kamień, jakim jest granit, w tonacji popielatej jest jednym z najlepiej prezentujących się wśród zieleni. A do tego kontrastuje on doskonale z bielą tłucznia, tym razem marmurowego. Umiejętnie dobrano zatem też rośliny, gdzie większość z nich kwitnie w tonacji bieli lub różu. Tu pyszni się pęd serduszki okazałej. Finezyjne kwiaty, naprawdę jak lampioniki. Tutaj mamy fiołki, ale w odmianie białej, serduszkowate liście. To jest bardzo ciekawa roślina ze względów botanicznych, ponieważ ona w momencie, kiedy zawiązuje nasiona, to wytwarza tak zwane elaiosomy. To są wabiki dla mrówek, słodkie. Mrówka podchodzi, zlizuje i zabiera ze sobą nasionko. Po drodze mijają następne mrówki, zlizują również. Po pewnym czasie nasiono przestaje być słodkie, więc na drodze dojścia do mrowiska zrzuca. Czasami na dystansie 50 metrów roślina dzięki mrówkom jest rozsiewana. Tutaj piękne orliki, ale cudownie został dla kontrastu wkomponowany dzwonek karpacki. Campanula carpatica jest rośliną o bardzo dekoracyjnych liściach sztywnych, niewysoko wyrastająca. W mieszkaniu możemy ją uprawiać na parapecie, a w ogrodzie przez cały sezon, dopóki mróz nie zważy jej pędów. Natomiast w mieszkaniu nie tylko przez jeden sezon. W momencie, kiedy kończy kwitnienie, przycinamy pędy i w ten sposób roślina po raz kolejny zaczyna kwitnąć, wręcz nieprzerwanie. Tutaj widzimy wilczo mlecze, ale to, co najpiękniejsze w tym układzie, to znów biało kwitnąca peonia. Bylinowa, mamy bowiem też krzewiaste. Te w naszym kraju utrwaliły się od dawna jako rośliny nawet w ogródkach wiejskich, przydomowych. Ja pamiętam z dzieciństwa, dużo ich rosło, przeważnie w tonacji różowej, czerwonej. Biel jest kolorem elegancji, a ten zadmuch różowy wewnątrz, jak Państwo widzą, to dodatkowy aspekt dekoracyjny. Do tego jeszcze ulokowano ten układ architektoniczny, architektury krajobrazu w sąsiedztwie rosnącego tu od dawna głogu, który po okresie kwitnienia zawiązuje bardzo cenne owoce. Warto o tym pamiętać, ponieważ te owoce są takim czynnikiem antyalergicznym, a alergie wielu osobom dokuczają. I wreszcie rozstawione tutaj kompozycje, które moglibyśmy określić jako wielosezonowe kompozycje typu combo. Na pierwszym planie niewątpliwie Cleome Seniorita Rosalita. To jest roślina z prerii amerykańskiej, która w ostatnich latach została wyselekcjonowana w swojej odmianie i niezmordowanie od wczesnej wiosny do późnej jesieni kwitnie. Nie przytrzymuje co prawda naszych zim, ale jako element dekoracyjny w kompozycjach cudownie się sprawdza, zwłaszcza że ma kwiaty bardzo efektowne i proszę zobaczyć, ile to jest jeszcze zawiązanych pąków kwiatowych. One ciągle nowe się zawiązują, przekwitają i nowe. W podszycie widzimy znów słodki ziemniak w strzępiastych, o szczępiastych liściach z serii Słodka Karolina. Przypomnę, że słodkie ziemniaki zwane patatami w naturalnym środowisku wytwarzają potężne bulwy. Z jednego hektara można pozyskać nawet 50 ton tego cennego materiału. Ta odmiana, wyselekcjonowana dla celów ogrodniczych, ma zdecydowanie mniejsze bulwy. Jeżeli byśmy nie podlewali sztucznymi nawozami, to te bulwy są naprawdę doskonałym dietetycznym materiałem, ponieważ zawierają dużo karotenu i mało relatywnie cukru. Więc można jako dietetyczny pokarm je również konsumować. Uzupełnieniem
tej kompozycji jest tak zwane Million Bells w odmianie Red Star. Tutaj pyszni się mnogością kwiatów, rzeczywiście jak milion dzwoneczków. Nie rośnie zbyt bujnie na długość, ale bardzo intensywnie kwitnie. Uzupełnieniem jest oczywiście różowo intensywnie kwitnąca pelargonia i ona faktycznie dzięki kopulastym kwiatom wypełnia kolorem tą kompozycję. Proszę Państwa, ta kompozycja jest zwieńczeniem zamysłu architekta krajobrazu, by ten element elegancji czymś jeszcze dodatkowo podkreślić. Proszę zwrócić uwagę, tu niby dominuje biel i zieleń, ale są to szczególne rośliny. Na pierwszym planie widzą Państwo również petunię w odmianie weranda, ale barwa biała, przewieszające się niezbyt nisko pędy i stale kwitnące, pojawiające się dzwonkowate kwiaty. To, co Państwo widzą i dla niektórych znawców tematu botanicznego może się być wydawać draceną, to jest odmiana tużycy, a więc carex, podobnie jak tutaj. Natomiast ja uwielbiam tą roślinę. To jest odmiana wilczomleczu hericifolia, czyli dziura co listnego, który jest chwastem na stepach amerykańskich, natomiast został, mówiąc inaczej, uszlachetniony przez ogrodników i słynie z tego, że jest bardzo wytrzymały i kwitnie od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Te kwiaty są bialutkie, delikatne, zwiewne. Każdej kompozycji nadają elegancję. I wreszcie znów biel w postaci zwartej pelargonii, tak zwanej pelargonii angielskiej. Gęstość liści i nowe pąki kwiatów. I znów niezmordowanie kwitnie. Ja tylko chcę przypomnieć Państwu, że tego typu założenia, gdzie dużo jest roślin kwitnących i nieliczne o ozdobnych liściach, wymagają szczególnej troski w nawożeniu. Podkreślam, że nie musi być to nawóz tylko dla roślin kwitnących, ale każdego dnia, kiedy podlewamy, starajmy się dodać związków chelatowych. Do tego służą nawozy z literką S. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę Państwa na moją lewą stronę. To jest przeurocze. No sama nie zapominajka mówi o tym, że o danym miejscu nie można zapomnieć. Ale tonacja nie tylko niebieskiego, lecz różu pojawiającego się, bo to jest dość charakterystyczne, że my zawsze kojarzymy niezapominajkę z kolorem niebieskim, ale jeżeli lekko zmienia się odczyn podłoża w stronę kwaśnego, to ona też przebarwia swoje kwiaty. Tak, ten akcencik jest tutaj tym bardziej uroczy, że z tyłu znów biel się pojawia dzięki obecności konwalii majowej. A konwalia, proszę Państwa, to symbol miłości i mądrości. I tak się zastanawiam, kto takie zestawienie dobrał. Bo czy miłość jest mądra, nie wiem, ale jest cudowna. Natomiast mądrość każdemu by się przydała. W tym zestawie roślin, które naprawdę mnie urzekły, nie tylko ze względu na dobór ich, dodam miejsca, ale przede wszystkim elementy martwej architektury, a więc rodzaj tego tłucznia, charakter szlachetnego kamienia. I proszę popatrzeć jeszcze, co tutaj się kryje. Otóż kalina koralowa. Kalina koralowa kiedyś była symbolem wdzięku, a więc sygnalizowano, że w domu za tym oknem, bo pod oknem ją sadzono wraz z jałowcem i kłokoczką, mieszka dziewczyna na wydaniu. Ale równocześnie ona dostarczała bardzo cennych jagód. Te jagody dzisiaj zostały zapomniane, a są wiele bardziej wartościowe od innych jagód, bowiem zawierają i flawonoidy, i zawierają karoteny. Wiele czynnych substancji, które działają antyalergicznie i przeciwzapalnie. Warto powrócić do tej tradycji, bo nasi południowi sąsiedzi, Słowacy, chętnie robią konfitury z kaliny koralowej. A zatem sadźmy kalinę koralową, ta zwłaszcza w odmianie kompakta nie wyrasta zbyt wysoko. Jest to krzew dorastający raptem do 1,5 metra i o takiej samej średnicy. Kwitnie bardzo obficie, a w momencie, kiedy zawiąże owoce, jest cudowny. Ta czerwień kontrastuje fantastycznie z kształtymi liśćmi. No i tym akcentem chciałbym dzisiaj Państwu podziękować za uwagę i zaprosić na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody za tydzień. Mam miłą informację dla Państwa. Dla pierwszych trzech osób, które
po audycji Tajemnice Przyrody prześlą mailowo swoją opinię na jej temat, mamy przygotowane ciekawe nagrody. Myślę, że przydadzą się w każdym ogrodzie. Witam Państwa niezwykle serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody w północnej Afryce. A w zasadzie dzisiaj wybieramy się na Kirkeny. Jest to archipelag usytuowany za wschodnią granicą północnej Afryki, obfitujący nie tylko w soczystą zieleń, ale także ciekawe zwierzęta. Mamy nadzieję, że ta szalupa nie będzie nam potrzebna. Fale są łagodne, chociaż wiatr być może troszeczkę tuszuje mój głos, ale proszę Państwa, tak jest w naturalnym środowisku. Słońce dzisiaj przypieka mocno, ale to Afryka. Za chwilę zobaczymy pierwsze plenery z tych malowniczych wysp. Dotarliśmy wreszcie na archipelag Kirkena, a w zasadzie na pierwszą i największą z wysp, które rozciągają się na długości 150 km. Ta największa, gdzie znajduje się stolica wyspy, nosi nazwę Piasek. Oczywiście w języku arabskim nie potrafię poprawnie tego wypowiedzieć, wobec tego no, rozumiemy, że wolne tłumaczenie piasek, a to w nawiązaniu do tego, że istotnie plaże są absolutnie piaszczyste. Elementy pojedynczych kamyków wypłukała o poranku woda morska. Ale naprawdę, plaże nawiązują troszeczkę do tych, które są w Polsce i trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że nie mamy się czego wstydzić. Warto też powiedzieć, że architektura tego miejsca, obecnie zasiedlana przez turystów z kontynentu, jest istotnie nawiązująca pokrojem, charakterem do tradycji miejscowych i kopulaste domy, które widzimy tutaj, nie są tylko elementem tradycji, ale praktyki, która z tradycją jest powiązana, bowiem w tego typu zadaszenie kumuluje mniej ciepła, a wiadomo, że chodzi o to, aby w takim miejscu móc troszeczkę zażyć chłodu. Niebieska barwa dominująca w elewacjach architektury, a przede wszystkim w tak zwanej umownej stolarce, odstrasza owady. Znajdujemy się w niewielkiej wiosce na Kirkenach. Obiekt sakralny, meczet wiejski i dla mnie botaniczne zaskoczenie przy obiekcie sakralnym. To, proszę Państwa, znana nam pelargonia angielska, ale znacznie bardziej wyrośnięta niż w naszym krajobrazie z uwagi na dostatek światła. Tutaj nieco przeżółkłe liście, prawdopodobnie skrajnie trudne warunki glebowe, ale jakże efektowne kwiaty. Często tak bywa, że roślina cierpiąc na trudne, ekstremalne warunki, stara się jak najszybciej wytworzyć skutecznie kwiaty. I wreszcie phlox wiechowaty, także znana roślina z naszego ogródka. A jeżeli na koniec Państwu pokażę na pierwszym planie cudownie pyszniące się cynie, to jest to znakomity koloryt dla oprawy obiektu sakralnego. To jest dla mnie podwójne zaskoczenie, zarówno botaniczne, w sensie zestawu tych roślin, jak i kompozycji dostosowanych do obiektu sakralnego. Nie wiem, czy może być większe zaskoczenie dla nas, ludzi kultury europejskiej, taka głęboka prowincja północnej Afryki. Proszę Państwa, znajdujemy się w klasycznym ogródku przydomowym wsi tunezyjskiej. Pies ujada, ale co za charakterystyka miejsca? Otóż buda jest stworzona z jakiegoś fragmentu dywanu i oczywiście opuncji. A więc kaktusa, który też nie jest rodzimy, ale został na kontynent afrykański sprowadzony z Ameryki Południowej. Bardzo malowniczy obrazek. Natomiast to, co Państwo widzą na pierwszym planie, użytkowe rośliny. Oczywiście znany u nas koper. To jest winna latorośl. A tam na dalszym planie pnie się i bardzo dobrze owocuje oraz figa jadalna, jedna z najwartościowszych
roślin drzewiastych tej strefy klimatycznej. Gdzieś tam krząta się pojedyncza kurka, tu i ówdzie jeszcze inne rośliny, tak jak czosnek, który przekwita w tym okresie. Rosnące tutaj rośliny typowe dla tej strefy i gdzieś zaplątał się ku mojemu zaskoczeniu mietelnik, czyli kochia, ta kępka taka zielona, bardzo malowniczo w ubitą ziemię wkomponowana. Z pozostałych roślin, które tutaj zauważyłem w przydomowym ogródku tunezyjskiej wsi, to jest oczywiście rącznik z charakterystycznym już uformowanym owocostanem po przykwitłych kwiatach i oczywiście liściach, które dysponują dość, mówiąc inaczej, groźnym dla naszego ciała sokiem i wreszcie dobroczynna lawenda wąskolistna. Proszę podelektować się tym absolutnie abstrakcyjnym obrazem z punktu widzenia Europejczyka, który przenosi nas zupełnie w inny świat kultury północnej Afryki, ale też mówi o szczególnym klimacie miejsca ogródka przydomowego tunezyjskiej wsi. Zupełne zaskoczenie dla nas, bowiem wśród zestawu luźno rosnących palm naraz widzimy muła. Jest to oczywiście krzyżówka osła z koniem. Ten oczywiście myślę, że nie jest zbyt podtuczony, ale to ma mniejsze znaczenie. Proszę pamiętać, że jest to zwierzę bezpłodne, ale odziedziczyło bardzo cenne cechy, mianowicie odporność po ośle, może i jego upór, ale również siłę po koniu. Więc jako zwierzę pociągowe naprawdę sprawdza się w trudnym klimacie. Tu, proszę Państwa, nienaturalny element roślinności tej wyspy, czy też przybyłej z kontynentu, dotarła tutaj z Ameryki Południowej. Jukka jest powszechnie znana i uprawiana także w naszych mieszkaniach. Jest to jeden z gatunków jukki, która tutaj doskonale się miewa. Widzą Państwo, że ma troszeczkę bardziej ostre liście niż jukka aloesowa, którą uprawiamy w naszych mieszkaniach. Juk mamy przynajmniej kilkadziesiąt gatunków. Na pewno nie jest to również jukka rostrata, czyli tak zwana dziobata, bo ta ma jeszcze węższe liście. Ale charakterem swoim nawiązuje i jeśli chodzi o warunki glebowe, które są potrzebne do jej uprawy, no są one porównywalne. Niezbyt żyzna, ale piaszczysto-gliniasta gleba. Gatunków juk mamy sporo, ale chciałem pokazać Państwu, w jak charakterystyczny sposób ta roślina kwitnie. Proszę zwrócić uwagę na ten przepiękny kwiatostan. Wiecha złożona z kilkudziesięciu kwiatów często wznosi się na wysokość przynajmniej metra, nawet półtorej metra. I po czymś takim pozostają później charakterystyczne owoce. Zajrzyjmy, co też tam się kryje. No, jak widzą Państwo, w słońcu wszystko zmienia swoją konsystencję. Tutaj są pojedyncze pestki. Właśnie z takich pestek, nawet gdybyśmy w warunkach domowych chcieli wysiać, to jesteśmy w stanie uzyskać to. Przy czym ta roślina powinna być stratyfikowana. Najpierw przetrzymana w chłodzie, a następnie włożona do gorącej wody, a więc do termosu w temperaturze 60 stopni i wtedy szybciej obudzi się zdolność kiełkowania tych nasion. Tak, proszę Państwa, wygląda pojedynczy kwiat wyrwany z wiechy kwiatostanów jukki. Widzimy tutaj już po zapyleniu, znamie słupka poszerza się. W naturalnym środowisku ta roślina jest zapylana przez motyle nocne, czyli duże ćmy, a czasami przez kolibry. Tutaj widocznie znalazły innego zapylacza, na co mamy dowód w postaci tych charakterystycznych owoców zbrązowiałych z poprzedniego sezonu, oczywiście zapylania. Malowniczy obrazek w dalszej perspektywie wyspa, nieprzypadkowa. To właśnie ta historyczna wyspa, na którą zwożono z całej okolicy wielbłądy. Te wielbłądy właśnie miały tutaj okres rui i w momencie, kiedy źrebiły się, kiedy przychodziły na świat młode wielbłądy, one stabilizowały się emocjonalnie i z powrotem wracały do posługi ludziom. Dzisiaj niestety już tutaj wielbłądów nie uświadczymy, bo jak powiedział mi mieszkaniec tej miejscowości, traktory wyparły wielbłądy. No cóż, porównywalnie jak w naszym krajobrazie.
Można tylko westchnąć, że coś bardzo malowniczego, coś tradycyjnego kończy się, ale być może takie prawo postępu.